Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Samsung Galaxy Note 9 kontra Xiaomi Mi 8 w wersji Pro. Tu mamy Snapdragon 845, 8 GB RAM-u, tu mamy Exynosa 98, 10 GB RAM-u 6. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Wi-Fi oczywiście. Sprawdźmy, który szybciej odpala aplikację, który lepiej zarządza RAM-em, który to samo robi lepiej w przypadku gier, więc lecimy. Allegro dla Mi 8. AliExpress, tym razem Note. Ceneo dla Mi. Następnie mamy galerię. Tu bardzo remisowo, chociaż może Note trochę szybciej, znaczy wiadomo, są inne aplikacje. HBO Go dla Note 9. Następnie mamy Ipla dla Mi 8. Jak dojadę.pl? No bardziej naucik. Następnie mamy mapy. Tu Mi 8. Player. Mi. OLX. Mi 8 Pro. Pyszne.pl. Znowu Mi 8. Pizza Portal. Też Mi 8. Sklepy. Tu chyba Note wszystko szybciej doczytał. Następnie mamy Spotify. Mi 8. TapTalk. Też bardziej Mi 8. TripAdvisor. Tu wygrywa Mi 8. Twitter dla Mi 8. Uber. Też Mi 8. No ewidentnie lepiej Xiaomi. Wykop Xiaomi. I mamy YouTube. Też Xiaomi, no Xiaomi lepsza. Wypada, że lepiej otwiera, szybciej aplikacje, chociaż strasznie ma czuły ekran, wystarczy jak tylko ruszę i od razu w bok potrafi przesuwać, chyba że to są jakieś gesty, których ja nie ogarniam, ale no dobra. Nieważne, sprawdźmy RAM. Czy wszystko będzie w RAMie? No to lecimy. Na razie Allegro w RAMie, AliExpress w obu w RAMie, następnie mamy Ceneo też w RAMie, bardzo ładnie. Tak być powinno. Następnie mamy galerię w RAMie. HBO Go w obu smartfonach w RAMie, chociaż patrzcie, jak to fajnie szybko mi wszystko wychodzi, szybciej to idzie. Ipla też w RAMie, jak dojadę też w RAMie. Następnie mapy w RAMie, czyli szybkość jakby ładowania animacji lepsza tutaj w Mi. Player w RAMie, OLX w RAMie. Następnie mamy pyszne.pl też w RAMie w obu. Pizza Portal w pamięci RAM. Sklepy w pamięci RAM, Spotify w tak samo, TapTalk w tak samo, TripAdvisor tak samo, Twittery w RAMie, Ubery w RAMie, Wykop w RAMie i YouTube w RAMie. No tu, jeżeli chodzi o pamięć RAM, idealnie w obu smartfonach tak to powinno wyglądać. Dobra, gry. Będzie jakaś różnica? Xiaomi lepsze? Note 9 lepszy? Sprawdzamy. Asphalt 9. Czy Mi, czy Nocik? Oba fony domyślnie działają, więc no, sprawdzamy. Na razie widać, że pierwsze Mi coś pokazało. Czy będzie tak dalej? Tak, wygrana Mi, po chwili Note. Kolejnym tytułem będzie Asphalt 8, czyli Asphalt 8. Czy Note, czy Mi? Czekajmy, zaraz zobaczymy. Tym razem Note. 1-1. Muszę dwa razy dotknąć.
I następną grą jest Temple Run 2. Mi. 2-1. Chwilę, ale szybciej. Dobra. Ciach, ciach, tu dwa razy. I mamy Subway Surfers. Dzisiaj mi lepsze. Dobra. To teraz będzie Dead Trigger 2. Dead Trigger 2, tak. Dobra, no i Xiaomi. Wszyscy robili tak szybkie telefony. Asphalt Extreme. Albo tak łagodne nakładki. Czyli chodzi o zasoby. Dobra, kto pierwszy? Xiaomi. Lepsza. Dobra, i jedziemy dalej. Dalej będziemy mieli Unkilled. Sieją mi pierwsze na razie, ale czy tak będzie do końca? Tak. Po raz kolejny sieją mi. Fakt, że to nie są jakieś przeogromne różnice. Bym powiedział, że prawie żadne, ale lepiej. I PUBG. Ostatni tytuł. No i również Xiaomi szybciej chyba. Zaraz się nam to okaże, ale takie mam wrażenia i prawie, że jestem pewny, że tak będzie. Ale mogę się mylić, ale nie. Bezkonkurencyjne Mi 8 w wersji Pro. On jest po prostu szybszy od Note 9 i tyle. Nie ma co tutaj dywagować więcej. Sprawdźmy jeszcze RAM. Czy wszystkie gry będą w ramie, tak jak być powinny. Jedziemy. Asphalt 9. Note ubił. Następna gra. Asphalt 8. W obu, w ramie. Dobra. Następnie mamy Temple Run 2. W obu, w ramie. Bardzo ładnie. Kolejnie jest Subway Surfers w ramie, w obu smartfonach. Trochę denerwuje to, że on tak przeskakuje i trzeba podwójnie klikać. Tu jesteśmy w pamięci RAM. Następnie będzie to Asphalt Extreme w ramie, w obu smartfonach. I cóż, Unkilled bezproblemowo. I ostatni tytuł PUBG w ramie. No. Tutaj mi lepiej dało radę, bo wszystko odpaliło, Note jednej gry nie odpalił z RAMu. No ale reasumując, chciałem lepsze, no nie da się ukryć. Szybsze, szybciej rzeczy wychodzą z tego RAMu. Praktycznie wszystko działa w RAMie, tak jak być powinno, chociaż w Note również prawie że. No ale prędkość Snapdragon 845 jest lepszą opcją niż Exynos 9810. No i takim to optymistycznym akcentem kończymy. Odnośnie jednego i drugiego oczywiście macie playlisty, tutaj możecie sobie zobaczyć inne porównania z innymi smartfonami, chcecie coś wiedzieć więcej, piszcie w komentarzach na dole linki do społeczności, profil na platformie, Patronite, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz, tyle. Note 9, Mi 8 w wersji Pro. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!